Chciałabym na początek naszego webinarium przedstawić program dotyczący tego, o czym będziemy mówili dzisiaj. Najpierw kilka słów o podstawach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, później podstawowe pojęcia. Następnie temat, na który chciałabym poświęcić jak najwięcej czasu, czyli praktyczne aspekty wdrażania przepisów o ochronie danych osobowych w organizacjach pozarządowych. Później przejdziemy do kontroli. Piątym punktem byłyby przydatne informacje i szóstym pytania. Nie wiem, jak to nam się czasowo uda wszystko rozłożyć, natomiast największy akcent na praktyczne aspekty wdrażania przepisów w organizacjach pozarządowych. Na podstawy prawne dotyczące ochrony danych osobowych składają się Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia, ustawa z dnia 29 sierpnia o ochronie danych osobowych, która w ubiegłym roku została ponownie ujednolicona, a następnie wprowadzone do niej zostały zmiany ustawą z dnia 7 listopada 2014 roku o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Do ustawy są przepisy wykonawcze, do których zaliczamy rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych. Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 11 grudnia 2008 roku w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji GIODO. Rozporządzenie ministra administracji i cyfryzacji z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie wzorów zgłoszeń powołania i odwołania administratora bezpieczeństwa informacji. I kolejnym takim punktem to są już wewnętrzne uregulowania organizacji pozarządowej, czyli polityka bezpieczeństwa, która jest obligatoryjna niezależnie od tego, czy przetwarzamy dane w formie papierowej, czy w systemach informatycznych i czy zbiory danych, które przetwarzamy, podlegają rejestracji u GIODO, czy też nie. Oraz instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, którą zobligowane są posiadać organizacje, które przetwarzają dane osobowe w systemach informatycznych. Jeśli chodzi o podstawowe pojęcia, to pierwszym takim pojęciem są dane osobowe, czyli wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań. Dane osobowe dzielą się na dane tak zwane zwykłe oraz dane wrażliwe, zwane też inaczej sensytywne. Do danych osobowych zwykłych zaliczamy nazwiska i imiona, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, numer identyfikacji podatkowej, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu. To są dane, które wymienia ustawa w wersji, która była uchwalona w 1997 roku. Ten stan na dzień dzisiejszy jest inny, rozszerzony. Ustawa mówi też o innych danych, do których zaliczamy na przykład adres e-mail teraz, numer IP komputera, numer rachunku bankowego. Jeśli rekrutujemy kandydatów do udziału w projekcie i nadajemy formularzom jakieś numery, to numer tego formularza również jest daną osobową, bo pozwala zidentyfikować osobę. Jeśli organizacja prowadzi działania skierowane do
małoletnich dzieci bądź uczniów, to dane o nazwisku rodzica bądź opiekuna i telefonie kontaktowym do niego też stanowią inną daną osobową, o której nie mówi właśnie ustawa w brzmieniu z 97 roku. Tak jak mówiłam, to jest właśnie adres IP komputera, adres poczty elektronicznej, numer rachunku bankowego. I drugą grupą danych są dane wrażliwe, bądź zwane inaczej też sensytywnymi. Dane te ujawniają bezpośrednio lub w kontekście pochodzenie rasowe, pochodzenie etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne, przekonania filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną, związkową, stan zdrowia, kod genetyczny, nałogi, życie seksualne. I dotyczą skazań, mandatów karnych, orzeczeń o ukaraniu, innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. Dane wrażliwe, na przykład o stanie zdrowia, przetwarzamy w organizacji wtedy, kiedy na przykład zatrudniamy pracownika i wysyłamy go na wstępne badania lekarskie. Później, jeśli już jest osoba zatrudniona, to na przykład ma okresowe badania lekarskie lub badania po długotrwałym zwolnieniu. To są też dane o tym, czy ktoś jest osobą niepełnosprawną, czy nie, czy ma orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, czy też nie. Dziękujemy. Wszystkie odpowiedzi już zaznaczyliśmy. Z tego, co widać, zdecydowana większość danych, które przetwarzacie w swoich organizacjach, to dane zwykłe. Trochę mniej jest organizacji, które przetwarzają dane wrażliwe i sporo organizacji, które przetwarzają oba rodzaje danych. Mamy już więc pewien obraz sytuacji. Teraz przejdziemy do kolejnych pojęć dotyczących ochrony danych osobowych, do których zalicza się zbiór danych. Zbiór danych to każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie. Kolejnym pojęciem jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Jest to oświadczenie woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie. Zgoda nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści. Zgoda może być odwołana w każdym czasie. Z punktu widzenia organizacji pozarządowej najlepiej jest, jeśli zgoda na przetwarzanie danych osobowych udzielona jest w formie pisemnej. Bo to jest ważne, jeśli chodzi o, to jest dowód, że osoba, której dane osoby przetwarzamy, naprawdę wyraziła zgodę na to, żebyśmy to robili. Zgoda udzielona ustnie jest później, w przypadku, gdy ta osoba się wypiera, trudna do udowodnienia. Więc jeśli chodzi o te aspekty cele dowodowe, najlepiej jest, jeśli osoba, której dane osobowe będziemy przetwarzali, wyraziła ją w formie pisemnej. Zabezpieczenie danych w systemie informatycznym. To wdrożenie i eksploatacja stosownych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem. Przetwarzanie danych w systemie informatycznym natomiast to są wszystkie operacje wykonywane na danych osobowych przy użyciu współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych.
Przetwarzanie danych to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych. Jeśli chodzi o usuwanie danych, to jest zniszczenie danych osobowych lub taka ich modyfikacja, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą. Teraz jesteśmy już w najważniejszym punkcie, momencie naszego webinarium, czyli przechodzimy do praktycznych aspektów wdrażania przepisów o ochronie danych osobowych w organizacjach pozarządowych. Jak wspomniałam na początku, polityka bezpieczeństwa jest jednym z dokumentów, które muszą być w organizacji pozarządowej. I to jest dokument, który reguluje i opisuje zasady przetwarzania danych osobowych w tej organizacji. Zawiera on wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń tworzących obszar, w którym wdrażane są dane osobowe, wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych, opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi, sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami oraz określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych. Tyle na ten temat mówi rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w zakresie dokumentacji technicznej, która powinna być wdrożona w instytucji. Polityka bezpieczeństwa jest dokumentem wewnętrznym, który obowiązuje i jest stosowany w konkretnej organizacji i dlatego nie powinna być publikowana na stronach WWW organizacji ani udostępniana w jakiejkolwiek innej formie, ponieważ zawiera dane wrażliwe dotyczące organizacji, czyli opisuje ścieżkę dostępu do organizacji i ujawnia jej techniczne i organizacyjne zabezpieczenia. Teraz tak, prosiłabym o wypowiedzenie, zaznaczenie, w jakiej formie przetwarzacie Państwo dane. Czy jest to forma papierowa, czy forma elektroniczna, czy obie te formy? Oraz do jakiej bazy danych wprowadzacie dane, jeśli przetwarzacie je w formie elektronicznej? Czy jest to plik Excelowski, czy chmura, czy system CRM, czy program księgowy? Wyniki są takie, że większość organizacji przetwarza dane w obu formach, czyli zarówno papierowo i elektronicznie. Zdecydowana większość danych przetwarzanych jest w Excelu, w połowie organizacji, również w programach księgowych. Trochę mniej niż w 1/5 organizacji to jest CRM, w 1/4 organizacji chmura. Za ochronę danych osobowych w organizacji odpowiedzialny jest administrator danych, czyli organ, najczęściej jest to zarząd organizacji bądź fundacji, który ma za zadanie przygotować dokumentację i wszystkie procedury, które są niezbędne w celu należytego zabezpieczenia danych osobowych przed ich dostaniem się w niepowołane ręce. Administrator danych prowadzi tą dokumentację i sprawuje kontrolę nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane. Administrator danych może, ale nie musi, powołać administratora bezpieczeństwa informacji. Takie uprawnienie daje mu ustawa o ochronie danych osobowych. Administrator bezpieczeństwa informacji to osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony. I tak jak mówiłam, jest wyznaczany przez administratora danych, chyba że administrator danych sam wykonuje te czynności. W przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe w systemie informatycznym bądź w systemach informatycznych, konieczne staje się też powołanie administratora systemu informatycznego, który nadzoruje przestrzeganie zasad ochrony w związku z przetwarzaniem danych w systemie informatycznym. Od 1 stycznia obowiązuje nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych,
która wprowadza zmiany do ustawy, głównie w zakresie rozdziału 5, czyli zabezpieczenia danych osobowych, i rozdziału 6, który dotyczy rejestracji zbiorów danych osobowych. Od 1 stycznia tego roku administrator danych, czyli każda organizacja pozarządowa przetwarzająca dane osobowe, musi zdecydować o tym, czy powołuje administratora bezpieczeństwa informacji, czy go nie powołuje. Jeśli go powołuje, to musi wypełnić zgłoszenie i zarejestrować administratora bezpieczeństwa informacji w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Jeśli nie powołuje administratora bezpieczeństwa informacji, nadal sama zawiaduje wszystkim i odpowiada za całość zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych w organizacji. Administrator danych, który powołuje administratora bezpieczeństwa informacji i zgłasza go do rejestracji GIODO, musi zapewnić środki i organizacyjną odrębność administratora bezpieczeństwa informacji niezbędną do niezależnego wykonywania przez niego przypisanych mu zadań. Może także, jeśli nie naruszy to, nie będzie to kolidowało z podstawowymi obowiązkami administratora bezpieczeństwa informacji, powierzyć mu wykonywanie innych czynności. A w zakresie dotyczącym rejestracji zbiorów danych osobowych, administrator danych ma wtedy obowiązek zgłoszenia do rejestracji GIODO jedynie zbiorów obejmujących dane wrażliwe, sensytywne. Nie trzeba wtedy zgłaszać w przypadku powołania administratora bezpieczeństwa informacji i zgłoszenia go do GIODO, nie trzeba zgłaszać do GIODO zbiorów danych, które są przetwarzane, zbiorów danych zwykłych, które są przetwarzane w systemach informatycznych. Jedynie te zbiory, które obejmują dane wrażliwe, podlegają zgłoszeniu do GIODO. Administrator danych ma obowiązek zgłoszenia do rejestracji GIODO zarówno faktu powołania ABI, jak i zmian, które dotyczą informacji objętych zgłoszeniem, a także odwołania administratora bezpieczeństwa informacji. W przypadku, kiedy administrator danych nie powołuje administratora bezpieczeństwa informacji i sam wykonuje zadania, to do jego obowiązków należy nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji, która opisuje sposób przetwarzania danych, oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Musi także zapewnić zapoznanie osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych. W zakresie dotyczącym rejestracji zbiorów danych osobowych, administrator danych jest obowiązany zgłosić do rejestracji GIODO zbiór danych obejmujących dane zwykłe, z wyjątkiem zbiorów ustawowo zwolnionych z rejestracji, do których zaliczamy dane przetwarzane wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku bądź prowadzenia dokumentacji księgowej. Dane powszechnie dostępne i od nowego roku teraz jest nowe zwolnienie, rozszerzał się katalog zwolnień. Nie ma obowiązku rejestracji danych zwykłych przetwarzanych w formie papierowej, niezależnie od tego, czy jako administrator danych powołaliśmy administratora bezpieczeństwa informacji, czy też tego nie uczyniliśmy. Trzeba też zgłosić dane wrażliwe. Od 1 stycznia tego roku funkcję administratora bezpieczeństwa informacji lub jego zastępcy może pełnić osoba, która łącznie spełnia następujące wymagania formalne. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, posiada odpowiednią wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych i nie była karana za przestępstwo umyślne. Wszystkie te warunki muszą być spełnione łącznie. Do zadań ABI zaliczamy teraz zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych,
Prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych z wyjątkiem zbiorów ustawowo zwolnionych z rejestracji. Dokonanie dla GIODO sprawdzenia zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych i przygotowanie sprawozdania dla GIODO w tym zakresie oraz, jeśli to jest możliwe, nie narusza podstawowych zadań administratora bezpieczeństwa informacji, wykonywanie innych obowiązków. O kim zbieramy dane? Czy o pracownikach, czy o członkach rodziny pracowników, czy o współpracownikach, czy o członkostwie, czy o darczyńcach, o wolontariacie, współpracownikach, dziennikarzach, uczestnikach projektów, kandydatach do pracy, rejestrze korespondencji. W zdecydowanej większości zbieramy dane o pracownikach, następnie o współpracownikach, wolontariuszach, o uczestnikach projektów. Zbieramy też sporo o dziennikarzach informacji i dużo, jeśli chodzi o rejestr korespondencji. Natomiast jeśli chodzi o członków rodziny, to jest najmniej reprezentatywny tutaj zbiór danych osobowych. Przetwarzając dane osobowe, musimy pamiętać, że jako na administratorach danych ciąży na nas obowiązek informacyjny wynikający z zapisów ustawy, która mówi, że każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do uzyskania informacji, czy taki zbiór istnieje, kto jest administratorem danych, informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze, od kiedy przetwarza się dane w zbiorze, o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące oraz o sposobie udostępniania danych. Przy czym ustawa nie określa, jaki charakter ma mieć ta informacja, jak ma ona wyglądać, podaje tylko elementy, które musi zawierać. Obowiązek informacyjny ciąży na nas również w przypadku, kiedy dane osobowe dotyczące konkretnej osoby pozyskaliśmy z innego źródła. Wtedy, jeśli informujemy taką osobę o zakresie przetwarzanych danych jej dotyczących, musimy rozszerzyć tą informację o źródło danych, o prawo wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację oraz musimy pamiętać, żeby poinformować też o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych. Tutaj mamy dwa przykłady spełnienia obowiązku informacyjnego przez instytucje. Jedną z tych instytucji jest Makro Cash & Carry Polska, która na swoich promocyjnych kuponach zamieszcza takie informacje. Pragniemy poinformować, że na podstawie artykułu 25 ustawy z dnia 29 sierpnia o ochronie danych osobowych Makro Cash & Carry Polska z siedzibą w Krakowie, w Warszawie, przetwarza dane osobowe, w zbiorze, który zawiera następujące dane. REGON, nazwa firmy, imię, nazwisko, ulica, numer posesji, lokalu, kod pocztowy, miejscowość. I że informacja jest taka, że te dane też pozyskali z Głównego Urzędu Statystycznego, czyli z rejestru REGON. Jest też wzmianka o tym, że adresat tej informacji ma prawo dostępu do treści swoich danych, do ich zmieniania, poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania z uwagi na przykład na szczególną sytuację, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich dla celów marketingowych. To jest przykład pierwszy. Mamy jeszcze drugi. To jest przykład na informację z firmy Eniro Polska, która jest
wydawcą Panoramy Firm. I to jest informacja, w której też jest podany zakres danych osobowych, wszystkie te elementy, które są wymagane w ustawie w takiej formie. Jest też podpis administratora bezpieczeństwa informacji. Jest też informacja, że te dane zostały pozyskane z Głównego Urzędu Statystycznego, czyli z powszechnie dostępnego źródła. Tak, teraz możemy przejść do kolejnego punktu dotyczącego przetwarzania danych osobowych w organizacjach pozarządowych, którym jest obowiązek zgłoszenia zbioru danych o rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. Podstawą rejestracji zbioru danych osobowych jest złożenie papierowo bądź elektronicznie wniosku o wpisanie zbioru danych osobowych o nazwie konkretnej, na przykład rejestr kandydatów do udziału w projekcie i tutaj na przykład tytuł projektu, do rejestru zbiorów danych osobowych. Jeśli administrator danych powołuje ABI, to dane osobowe zwykłe przetwarzane w systemie informatycznym nie podlegają rejestracji u GIODO, lecz rejestracji w jawnym rejestrze zbiorów danych przetwarzanych przez konkretnego administratora danych, który to rejestr prowadzi powołany przez administratora danych administrator bezpieczeństwa informacji. W przypadku, kiedy organizacja nie powoła administratora bezpieczeństwa informacji, to zbiory danych prowadzone w takiej formie, czyli dane osobowe zwykłe przetwarzane w systemie informatycznym, administrator danych ma obowiązek zgłosić do rejestracji u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W przypadku danych wrażliwych, dane te niezależnie od tego, czy są przetwarzane w formie papierowej, czy w systemie informatycznym, podlegają obowiązkowi rejestracji u GIODO i to zarówno w przypadku, kiedy administrator danych powołuje ABI, jak i w sytuacji, kiedy tego nie zrobi. Jesteśmy teraz przy punkcie czwartym naszej prezentacji, czyli przy kontrolach. Kontrole zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych w organizacji pozarządowej mogą przeprowadzić pracownicy biura GIODO na mocy ustawy o ochronie danych osobowych, pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy na mocy porozumienia zawartego przez GIODO z Państwową Inspekcją Pracy, pracownicy urzędów marszałkowskich i wojewódzkich urzędów pracy, które są instytucjami pośredniczącymi i instytucjami pośredniczącymi drugiego stopnia, na mocy zapisów, które są zawarte w umowach o dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zawieranych pomiędzy tymi instytucjami a organizacjami pozarządowymi. Kontrole GIODO są kontrolami kompleksowymi i trwają od kilku do kilkunastu dni. Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy mają charakter fragmentaryczny i mogą na przykład dotyczyć tego, czy pracownik odpowiadający w organizacji za prowadzenie kadzi płac ma upoważnienie do przetwarzania danych osobowych i jaki jest zakres tego upoważnienia. Może też kontrole mogą też prowadzić urzędy marszałkowskie i wojewódzkie urzędy pracy. To są kontrole, które mają węższy zakres kontroli niż kontrola GIODO, ale szerszy niż kontrola Państwowej Inspekcji Pracy. Kontrole są prowadzone w projektach, które są realizowane. Trwają w zależności od tego, jak liczny jest zespół kontrolujący, od 2 do 4 dni. Im więcej jest osób w składzie zespołu kontrolującego, tym krócej trwa kontrola. I odwrotnie, im mniej jest osób, tym ta kontrola może trwać dłużej. Kontrole dotyczą tego, czy organizacja ma opracowaną i wdrożoną politykę bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych. Jeśli dane są przetwarzane w systemie informatycznym, to czy jest także instrukcja zarządzania systemem informatycznym oraz czy prowadzona jest ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych oraz czy osoby, które przetwarzają dane osobowe, mają upoważnienie do tego, by dane osobowe przetwarzać.
Mam tutaj, przygotowałam dla Was print screeny ze strony GIODO. To jest strona, którą polecam, żeby się z nią zapoznać, żeby się jej nie bać, żeby korzystać z jej zasobów, bo chociażby są tutaj najnowsze informacje, najświeższe o przepisach prawa, które obowiązują. Zawsze to są informacje o tych wersjach, które obowiązują. One się pojawiają na bieżąco, nie trzeba śledzić dzienników ustaw. Wszystko, co dotyczy ochrony danych osobowych, znajdzie się tutaj właśnie w przepisach prawa krajowego. Na stronie GIODO prowadzone są też serwisy. Jest serwis EduGIODO, który służy do tego, by czerpać wiedzę dotyczącą chociażby na przykład procesu rejestracji zbioru danych osobowych, lub eGIODO, który służy na przykład do rejestracji zbiorów danych osobowych i teraz od 1 stycznia do rejestracji administratorów bezpieczeństwa informacji. Zachęcam, żeby zapoznać się z tym, będziecie to mieli w materiałach, które zostaną przesłane po webinarium. Z przydatnych informacji powiem jeszcze, a propos, no to już będzie bardziej ciekawostka. Co roku 28 stycznia obchodzony jest Dzień Ochrony Danych Osobowych i w trakcie tego dnia najczęściej odbywa się konferencja i prowadzone są różne działania informacyjne, na przykład są stoiska z dyżurami, gdzie dyżurują prawnicy, gdzie każdy może przyjść i bezpłatnie skorzystać z porady prawnej dotyczącej zagadnień związanych z ochroną danych osobowych. Te informacje uzyskuje się wtedy na żywo, odpowiedź dostaje się od razu, bo kiedy zwrócimy się do GIODO z pytaniem prawnym, to no, musimy liczyć się z tym, że na odpowiedź będziemy czekali kilka miesięcy i sprawa być może już się zdezaktualizuje, a GIODO jeszcze nam nie odpowie. Dlatego to jest wartość dodana tego, że tam są prawnicy i starają się od razu udzielić odpowiedzi. Można też nieodpłatnie nabyć materiały i publikacje różne, które są wydawane przez Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. No i można też właśnie uczestniczyć w konferencjach. Tegoroczna konferencja dotyczyła zmian właśnie w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych. I na stronie GIODO jest link z zapisem wideo przebiegu tej konferencji. Jeśli ktoś z Was będzie zainteresowany, zachęcam, żeby się z tym zapoznać. I stąd też czerpać wiedzę. Jeśli bylibyście zainteresowani udziałem w kolejnej takiej konferencji, to Biuro GIODO zamieszcza na stronie internetowej informacje dużo wcześniej, tak, pod koniec roku, określając też termin, kiedy rozpocznie się rejestracja na konferencję i trzeba tych terminów pilnować, bo coraz więcej osób jest zainteresowanych tą tematyką i z roku na rok jest coraz więcej uczestników. W związku z tym, żeby się zarejestrować, trzeba przypilnować tego, żeby móc wziąć udział. Rejestracja obowiązuje tylko na konferencje, publikacje i z porady prawnika można skorzystać bez rejestracji, bez umawiania się wcześniejszego. Mogę, to teraz moglibyśmy przejść do pytań i odpowiedzi, ponieważ widzę, że czas nas nagli. Tak jak powiedziałam, wszystkie przydatne informacje będą w materiałach, które zostaną rozesłane po webinarium. Ja bym powiedziała, że w ogóle wszystkie dane finansowe są danymi wrażliwymi. One nie są wymienione w ustawie, bo ten katalog się nie rozszerzył, jeśli chodzi o dane wrażliwe od 1997 roku, tak jak było, tak jest. Natomiast no, dane finansowe wszelkie są, no może nie tak jak dane medyczne, ale dane finansowe ja uważałabym jako dane wrażliwe i nie ujawniałabym tutaj.
Traktowałabym je tak samo jak dane wrażliwe. A co z danymi z paszportu? Ale w paszporcie mamy serię i numer, tak? To jest w przypadku na przykład, kiedy mamy do czynienia z obcokrajowcem i on nie ma numeru PESEL, nie ma dowodu osobistego, to wtedy korzystamy z paszportu. No i wtedy traktujemy go tak, jakbyśmy mieli dowód osobisty. Jakby to były, tak, były dane z dowodu osobistego. To jest dokument, z dowodem osobistym. I też te dane podlegają ochronie. Tak. Zbieramy dane w postaci adresów mailowych, plus opis historii, interwencja pacjentka. Ewentualnie, czy osoba, która jest autorem tego pytania, mogłaby trochę rozszerzyć? Osoba, która napisała takie pytanie, czy jeżeli zbieramy dane w postaci adresów mailowych i opisów historii, na przykład interwencji pacjenckiej, to tą osobę prosimy, żeby opisała dokładniej, o co chodzi w tym pytaniu, a my na razie przejdziemy do następnego, dobrze? Przykład zbioru danych, który jest rozproszony i podzielony funkcjonalnie. Z rozproszonym zbiorem danych mamy do czynienia wtedy, kiedy na przykład organizacja jest organizacją ogólnopolską, posiadającą swoją siedzibę w jednym miejscu i kilka oddziałów na terenie na przykład kraju. Wtedy to jest zbiór danych rozproszony, a podzielony funkcjonalnie. No to na przykład akty osobowe są przykładem takiego zbioru danych osobowych podzielonego funkcjonalnie, ponieważ mają trzy części A, B i C i do tego, do tych części wkłada się odpowiednie dokumenty, do części A na przykład dokumenty, które są, dotyczą osoby przed rozpoczęciem stosunku pracy, w części B mamy informacje, tam jest umowa, tam są badania lekarskie, cała historia zwolnienia lekarskie, urlopy, a część C dotyczy rozwiązania stosunku pracy, więc tam jest świadectwo pracy i to jest taki przykład na zbiór podzielony funkcjonalnie. Dla celów dowodowych nie wystarczy zgoda mailowa. Jeśli ktoś przysyła nam zgodę mailem, to możemy ją wydrukować i kiedy osoba przyjdzie do nas osobiście, to dobrze było, żebyśmy pamiętali o tym, żeby dać jej do podpisu. Jeśli nie ma możliwości, żeby na przykład przyszła w danym momencie i napisała ją osobiście. Czy wydrukowanie rachunku na podstawie danych przekazanych elektronicznie to przetwarzanie danych w formie papierowej? No ja bym powiedziała, że tak. Czy wydrukowanie rachunku? Tak, no w zależności od tego, co zawiera rachunek, ale jak tam są informacje o tym, co zawiera rachunek, ale jak tam są na przykład imię, nazwisko osoby, czy z tego, no nie wiem, czy numer umowy, czy jakiś inny, jakaś inna rzecz, która pozwoli nam określić tą osobę i wskazać, dotrzeć do jej dokumentu, to tak. W myśl nowelizacji, która weszła w życie 1 stycznia, administratorem bezpieczeństwa informacji może zostać osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych, nie była karana za przestępstwo umyślne i ma odpowiednią wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych. Przy czym poziom tej wiedzy nigdzie nie jest określony. Administrator danych sam musi ocenić, czy osoba, która ma pełnić funkcję ABI,
która ma wystarczające kompetencje, żeby pełnić je w danej organizacji. Tak, rejestr ABI jest jawny. Sprawdzałam dzisiaj rano, jest już o 9 było 243 wpisanych administratorów bezpieczeństwa informacji. Podczas konferencji, która była 28 stycznia, było ich 22. Więc no, te prace idą do przodu, biorąc pod uwagę fakt, że część zgłoszeń zawierała błędy formalne, to znaczy na przykład nie była zgłoszona, dokonana na urzędowym formularzu, tylko na piśmie, bądź wniosek podpisała osoba, która nie miała uprawnień, to teraz widać, że jest postęp, bo tych administratorów bezpieczeństwa informacji z dnia na dzień w tym rejestrze przybywa. Także być może niedługo już będzie tak, że szybciej będzie trwał proces rejestracji zbiorów danych wrażliwych, w związku z tym, że część obowiązków GIODO w tym zakresie przejmą administratorzy bezpieczeństwa informacji w konkretnych instytucjach. To znaczy, że administrator bezpieczeństwa informacji może podlegać tylko kierownikowi jednostki organizacyjnej, tak? Czyli na przykład albo zarządowi, albo prezesowi zarządu, albo dyrektorowi organizacji. Nie może to być osoba na przykład, która pracuje w dziale księgowości i zajmuje się na przykład kadrami i podlega głównej księgowej, bo organizacyjnie byłoby to sprzeczne. Jeśli chodzi o ochronę danych osobowych, byłaby nad nią, a formalnie, jeśli chodzi o funkcję, byłaby podległa wykonywanie swoich podstawowych obowiązków, podległa głównej księgowej. Tutaj chodzi o to, że to może być osoba, która podlega bezpośrednio kierownikowi jednostki. Tak. ABI może być zatrudniony na umowę o pracę, może być zatrudniony na umowę na część etatu. To w zależności od tego, jak organizacja oceni, ile zbiorów danych osobowych przetwarza, jaka jest potrzeba, żeby jaki wymiar etatu powinien mieć administrator bezpieczeństwa informacji. Może też zlecić pełnienie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji firmom działającym na rynku w tym zakresie. Tutaj wcześniej była sprzeczność, bo były różne interpretacje. GIODO stał na stanowisku, żeby takie dane zgłaszać i rejestrować, że będziemy przetwarzać takie zbiory danych. Część środowiska prawniczego i nie tylko miała odrębne zdanie. W tej chwili sytuacja wygląda tak, że wszystko zależy od tego, czy przetwarzamy te dane w formie papierowej tylko, czy w formie elektronicznej. Bo jeśli przetwarzamy je w formie papierowej, wówczas nie ma obowiązku zgłoszenia ich do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. A jeśli przetwarzamy je w formie, w systemie informatycznym, no to trzeba będzie je zgłosić, niezależnie od tego, jak, na jakim stanowisku stoi GIODO czy prawnicy. Po prostu jeśli przetwarzamy dane dotyczące wolontariuszy w systemie informatycznym i nie zatrudniliśmy ABI, to musimy zgłosić taki zbiór danych do rejestracji GIODO. To zależy od tego, ile zbiorów danych osobowych przetwarza organizacja. Im więcej zbiorów, tym więcej czasu to zajmuje. Ja nie pełniłam funkcji ABI w NGO, byłam kiedyś specjalistą do spraw ochrony danych osobowych, natomiast wtedy przygotowywałam dla organizacji dokumentację dotyczącą ochrony danych osobowych i było to poza moimi podstawowymi obowiązkami, więc mnie jako osobie, która zaczynała wtedy i nie miała o tym zielonego pojęcia, żadnej informacji, żadnej wiedzy i wszystkiego musiała się uczyć i dopytywać, to zajęło mnie to około 3 miesięcy.
Przygotowanie tej dokumentacji, zapoznanie zespołu z tym wszystkim, przygotowanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych dla pracowników i utworzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Natomiast jest to na pewno bardzo czasochłonne zajęcie i im więcej zbiorów, tym więcej czasu zajmuje, ale no też ilość dokumentacji, która jest wymagana, to powoduje, że to powinna być osoba, która właściwie zajmuje się tylko i wyłącznie tym, niezależnie od tego, czy pracuje na cały etat, czy na pół etatu, czy na jedną czwartą, czy jest to zlecenie, to tej dokumentacji jest tyle, że właściwie ta osoba powinna się zajmować tylko i wyłącznie tym i niczym innym. To powinna być osoba, która właśnie jest dedykowana tylko do ochrony danych osobowych. Następne pytanie. Jak wygląda obowiązek informacyjny przy zbieraniu danych do petycji? To znaczy, jakie dane jako inicjatorki ma podać i inne informacje, żeby obowiązek spełnić? Przy zbieraniu danych do petycji. Nie wiem, jaki zakres danych ma być zbierany. Podejrzewam, że zwykły. To pewnie jest tak, jak w przypadku list poparcia dla kandydatów, na przykład w trakcie wyborów, więc pewnie imię, nazwisko, adres ewentualnie, albo PESEL, albo seria i numer dowodu osobistego. Myślę, że i podpis więcej nie będzie potrzebne. Na to pytanie, jako inicjatorki mam podać. Jeśli byłaby możliwość, to na to pytanie odpowiedziałabym w terminie późniejszym na przykład, bo w tym momencie nie umiem w tej chwili powiedzieć dokładnie, co tam powinno być w przypadku, kto tam powinien być wpisany jako administrator danych i jakie dane podać. To ja bym to sprawdziła i odpowiedź na przykład udzieliła razem wtedy, kiedy będą przesyłane materiały po webinarium. Może być. Nie ma, nigdy nie jest napisane, że nie może być. Jeśli spełnia tylko wymogi, które są określone w ustawie, jeśli ma wiedzę, jeśli nie był karany za przestępstwo umyślne, jeśli ma pełną zdolność do czynności prawnych, w organizacji pozarządowej, może pełnić to wolontariacko. Tak, i podlegają ochronie prawnej. Sama jestem przykładem na to. Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Zostałam wpisana do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. I moje dane od tego momentu stały się danymi publicznymi. Niemniej jednak są to nadal moje dane osobowe i nadal podlegają ochronie. Czy GIODO uwzględnia czynny żal w przypadku nieumyślnych naruszeń? Czy GIODO uwzględnia czynny żal w przypadku nieumyślnych naruszeń? Na to pytanie nie umiem odpowiedzieć, ponieważ nie uczestniczyłam, nigdy nie przeżyłam kontroli GIODO. Przeżyłam kontrolę Wojewódzkiego Urzędu Pracy i kontrolę kontroli Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Natomiast nie brałam udziału, nie uczestniczyłam w kontroli GIODO, więc nie umiem powiedzieć, jakie tam są te procedury, czy to jest uwzględniane, czy nie. Posiedzenia organów władzy. Osoby pełniące funkcje publiczne, znaczy tak, dane osób pełniących funkcje publiczne są danymi jawnymi i powszechnie dostępnymi. Więc my nie odpowiadamy za ich dane, za ochronę ich danych osobowych, ponieważ te dane stanowią w cudzysłowie własność publiczną. Są znane wszystkim, są znane powszechnie. I w tym stopniu powiedziałabym, że nie odpowiadamy
za ich ochronę. Natomiast nie wiem, czy może organy władzy ujawniają jakieś dane osobowe dotyczące innych osób, które do tych organów nie należą. I jeśli o to chodziło, to prosiłabym o doprecyzowanie pytania też i odpowiedziałabym na to pytanie w terminie późniejszym razem z materiałami po webinarium, które będziecie otrzymywali. To może być tak. Od tego roku mamy dwa wyjścia. Albo administrator danych powołuje administratora bezpieczeństwa informacji, albo nie. Jeśli organizacja zdecyduje się, że nie powołuje administratora bezpieczeństwa informacji, no to sama pełni funkcję administratora bezpieczeństwa informacji z mocy ustawy i nie trzeba już tutaj żadnych innych dokumentów. Wtedy po prostu osoba bądź osoby, które stanowią zarząd organizacji, odpowiadają za całość procesów dotyczących ochrony danych osobowych. Obowiązki mają takie same jak administrator bezpieczeństwa informacji, z tym, że tam odpada jedna czynność, to znaczy przygotowanie sprawozdania dla GIODO i przekazanie go właśnie do GIODO. Ten obowiązek wtedy odpada, ale nie trzeba tutaj żadnych informacji dodatkowych. Możemy albo powołać ABI, albo nie. Jeśli nie powołujemy ABI, to administrator danych wtedy sam pełni funkcję ABI i odpowiada za całość zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych w organizacji. Jest tutaj na czacie jest jedno pytanie. Czy istnieją jakieś miejsca w sieci, z których możemy pobrać wzorce dokumentów, to na przykład polityki bezpieczeństwa? Czy istnieją jakieś standardy, do których zwyczajnie to można dostosować, a nie tworzyć je od zera? Jest takie miejsce, w którym można pobrać politykę bezpieczeństwa. To jest portal ngo.pl w serwisie poradnik. Jest przygotowany dokument, który nosi nazwę Polityka Bezpieczeństwa i to jest wzór dokumentu, który każda organizacja może nieodpłatnie pobrać i edytować, dostosowując do swoich potrzeb. On ma dosyć obszerną formę i jego zaletą jest to, że to, co nam nie pasuje, możemy po prostu z niego wyciąć, zostawić to, co jest dla nas potrzebne. Jest tutaj w prezentacji link, gdzie można go będzie pobrać. Zaraz, mam tutaj informację, że zaraz będzie udostępniony i można się tam po prostu, można tam wejść i pobrać sobie ten dokument. Nie ma tam instrukcji zarządzania systemem informatycznym, ale to jest no zawsze coś, jakiś początek, a część informacji z polityki bezpieczeństwa przenoszonych jest później do instrukcji zarządzania systemem informatycznym, więc jak wykonamy, jak zrobimy politykę, to będziemy już mieli część pracy do instrukcji. Z tego co wiem, to GIODO kontroluje, tak, no. GIODO kontroluje te zbiory, które zostały zgłoszone. To wiem na pewno, tak, bo ma o tym informację u siebie. I kontrola polega na tym, że sprawdza wszystkie te informacje dokładnie, które są zawarte, które są wpisane we wniosek i czy były, sprawdza, czy były jakieś zmiany, czy zmiany zostały zgłoszone, jak to tam wygląda. Natomiast jeśli nie przyznamy się, że mamy jakiś zbiór, no to myślę, że GIODO nie będzie kontrolował czegoś, o czym nie wie. Chyba wszystkie pytania, jakie tutaj udało nam się wyłapać. Tak jak mówiła Agnieszka, jeżeli będziecie potrzebowali jeszcze jakiejś odpowiedzi, to na pewno będzie można się z nią skontaktować. Dobrze, Agnieszka mówi, że jeszcze by chciała coś powiedzieć, to daję. Dziękuję bardzo. Chciałabym nawiązać do polityki bezpieczeństwa i do całej dokumentacji, która jest wymagana od strony formalnej.
Jeśli chodzi o legalność przetwarzania danych osobowych w zbiorach, to najważniejszą rzeczą jest, żebyśmy mieli zgodę osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących, i to najlepiej w formie pisemnej podpisaną. A jeśli chodzi o tworzenie polityki bezpieczeństwa i całej tej dokumentacji, to ustawodawca zostawia nas z rozporządzeniami i dalej już wszyscy muszą radzić sobie sami, to znaczy organizacje, firmy, instytucje publiczne. Nigdzie nie jest napisane, jak to powinno wyglądać ten proces. Dlatego dobrym przygotowaniem do tworzenia polityki bezpieczeństwa w ogóle byłoby, gdyby na przykład, gdyby udało Wam się w swoich organizacjach wziąć wielkie arkusze z papieru flipchartowego i wypisać sobie, zrobić sobie tabelę i w kolumnach wypisać sobie wszystkie dane zwykłe, możliwe, które są przetwarzane, czyli te wszystkie, które są wymienione w ustawie i które podałam, oraz zrobić jeszcze kolumnę inne dane osobowe i tam wrzucać, czy to jest na przykład mail, czy rachunek bankowy, czy IP komputera, czy numer formularza rekrutacyjnego, a w wierszach tej tabeli z kolei wypisać nazwy wszystkich zbiorów danych osobowych, które przetwarzacie, i zaznaczać X-em, w którym zbiorze jaki zakres danych, jakie dane macie. I tak samo zrobić drugą tabelę do danych wrażliwych. W wierszach wypisać wszystkie zbiory danych, które przetwarzacie, a w kolumnach, czy to są dane o stanie zdrowia, czy to są dane o nałogach, czy o życiu seksualnym, czy jakiś inny rodzaj danych wrażliwych, i też pozaznaczać X-em, w którym zbiorze jakie dane tak wrażliwe występują. I to daje taki fajny obraz przygotowawczy do tworzenia polityki, bo robicie sobie, tak w cudzysłowie, remanent danych, które macie w organizacji, wiecie, na czym stoicie, i jeszcze można zrobić trzecią taką tabelę, czy przetwarzacie to paprowo, czy w systemach informatycznych, jeśli ktoś będzie miał zacięcie w tym kierunku, i wtedy wiadomo już tak naprawdę, na czym stoimy, i potem łatwiej jest tą dokumentację tworzyć. Można to potem zebrać, wprowadzić do komputera i takie tabele po prostu w treści polityki bezpieczeństwa, którą będziecie przygotowywali, bo to jest nawet aspekt wizualny ma lepszy i łatwiej po prostu wychwycić dane zawarte w takiej formie, w tabelarycznej, niż wypisane wszystko odnośnikami, ciągłym tekstem, który się nie kończy. Także to taka praktyczna wskazówka i porada. Myślę, że tak, tylko no, to wtedy jest kontrola nie planowa, tylko no właśnie taka znienacka ad hoc. Słyszałam o sytuacji, w której organizacja miała kontrolę, bo ktoś doniósł, że przetwarza dane niezgodnie z przepisami. Nie wiem, czy dlatego, że ta osoba nie została poinformowana o tym, jaki zakres jej danych osobowych jest przetwarzanych, czy z innego względu. Natomiast wiem, że zdarzają się takie przypadki. I no cóż, no, trzeba się zabezpieczyć przed tym, tak? Jeszcze a propos terminu pisania, daty początkowej, jeśli organizacja nie ma polityki bezpieczeństwa i będzie ją tworzyła dopiero, to mam taką wskazówkę, żebyście stworzyli ją na ten moment, na tą chwilę, żebyście nie tworzyli wstecz, bo jeśli okaże się, że przetwarzacie zbiory danych, które na przykład do końca tamtego roku podlegały zgłoszeniu, a wy ich nie zgłosiliście, no to jak przyjdzie kontrola GIODO i sprawdzi, że macie, a nie zgłosiliście, a politykę macie sprzed 2 lat, no to dlaczego nie zgłosiliście tego? Więc jak nie mieliście tych dokumentów, to zrobić grubą czarną kreskę rozdzielającą tamten moment i przygotować dokumenty, i jak przygotujecie politykę i po kolei i wyjdzie Wam, że macie jakieś zbiory do zgłoszenia, to wtedy dopiero zróbcie to, jak już będziecie mieli politykę.
Czy musimy zgłaszać bazę danych dotyczącą osób, które wspierają nas finansowo? Czy możemy wysyłać do naszych beneficjentów komunikaty fundraisingowe? Czy musimy mieć dodatkową zgodę na przesyłanie informacji fundraisingowych? Czy wystarczy zgoda na przesyłanie informacji od organizacji? Tak, jeśli chodzi o rejestrację zbioru danych darczyńców, to w zależności od tego teraz, od tego roku, czy prowadzimy ją w formie papierowej, czy w formie elektronicznej, to wychodzi, czy musimy ją zgłaszać do GIODO, czy nie. Jeśli przetwarzamy dane o darczyńcach w formie papierowej, nie musimy tego zgłaszać do GIODO od 1 stycznia tego roku. Do tej pory trzeba było to zgłaszać, no ale 31 grudnia już minął i mamy inny stan prawny. Więc jeśli przetwarzamy dane darczyńców papierowo, nie musimy zgłaszać ich do tego zbioru, do rejestracji GIODO. Ale jeśli dane o darczyńcach, na przykład gromadzimy i papierowo, i przetwarzamy jeszcze w systemie informatycznym gdzieś dodatkowo, to taki zbiór trzeba zgłosić do rejestracji. Albo taki zbiór będzie zarejestruje w wewnętrznym rejestrze ABI, jeśli organizacja go powoła, albo administrator danych będzie musiał ten zbiór zgłosić do rejestracji GIODO. Także wszystko zależy od tego, czy przetwarzamy dane papierowo, czy w systemie informatycznym. I drugi punkt od tego, czy powołamy ABI, czy też nie. Generalnie tak. Jeśli zgłaszają się do nas darczyńcy, no to mamy zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych, tak? Bo podpisują. Ale jeśli chcemy na przykład wysyłać im jakieś informacje właśnie, chcemy przetwarzać ich dane w celach marketingowych, informować o różnych wydarzeniach, to powinna być dodatkowa zgoda. Ona może mieć, to zależy od tego, jak darczyńca sformułuje taką zgodę, tak, że wyraża zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Jeśli sformułuje ją w miarę ogólnie, no to myślę, że tak. Natomiast jeśli na przykład tylko w związku do potrzeb związanych z realizacją tej umowy, na przykład, bo przekazuje nam jakąś rzecz, to taka zgoda jest niewystarczająca. Jeśli chcemy mu wysyłać jakieś komunikaty fundraisingowe czy jakieś inne informacje, to musimy go poprosić o to, żeby udzielił kolejne zgody o szerszym zakresie.